Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców października. Mam przed sobą kilka rewelacyjnych, drogeryjnych perełek z kategorii makijaż, ale mam też coś pielęgnacyjnego i właśnie od pielęgnacji sobie zaczniemy. Pierwszy produkt co prawda nie jest drogeryjny, bo jest to marka Glow Recipe, więc troszeczkę wyższa półka cenowa, ale jest naprawdę genialny, moim zdaniem jest zdecydowanie wart swojej ceny i na pewno będę chciała kupić sobie kolejne opakowanie. Jest to dokładnie Plump Hyaluronic Cream, krem, który z jednej strony jest lekki, bo ma taką kremowo-żelową konsystencję. Jak widzicie, zużyłam go już bardzo dużo, mam go na wykończeniu. Jak mówiłam, z jednej strony bardzo lekka konsystencja, szybko się wchłania, nie lepi się, a z drugiej strony jest on mega nawilżający, wręcz nawadniający skórę, odżywczy, otulający. Także świetny krem, sprawdził mi się genialnie. Ostatnio łączyłam ten produkt w porannej pielęgnacji albo z serum marki Shelly, albo z serum również Glow Recipe. Jest to Watermelon Glow Niacinamide Dewy Drops i obydwa połączenia były świetne, także krem serdecznie polecam. Myślę, że dla skór tłustych czy mieszanych będzie to rewelacja, no bo jak mówię, jest silnie nawilżający, ale przy tym bardzo lekki. Drugi pielęgnacyjny ulubieniec października jest już produktem drogeryjnym, także bardziej przystępnym cenowo. Jest to maska oczyszczająca z Q&A. Genialna maska, z jednej strony faktycznie oczyszcza, czuć, że ta skóra jest bardzo dobrze oczyszczona, ale z drugiej strony ten produkt nie podrażnia, nie przesusza. Co prawda stwarza delikatne problemy przy zmywaniu, bo jest to maska czarna, dosyć gęsta, no i jak zaczynam ją zmywać, no to ona się troszeczkę marze. Ale co do efektów, są naprawdę świetne. W tym momencie jest to jedyna maska oczyszczająca, jaką mam i na razie nie potrzebuję kupować nic innego. Jeżeli macie skórę wrażliwą, myślę, że ona również zda egzamin, tylko trzeba pilnować czasu i za długo tej maski nie przetrzymywać. Kolejny ulubieniec października to błyskawiczna odżywka w płynie od Garniera. Jest to seria Garnier Fructis, wersja ananasowa. Ta odżywka ma nam dawać 10 razy gładsze włosy i efekt tafli wody. Tutaj bym nie przesadzała, może efekt tafli wody to nie jest, ale ta odżywka faktycznie wygładza. Moim zdaniem jest to idealna opcja bankietowa na jakieś większe wyjścia. Poza wygładzeniem ta odżywka bardzo fajnie włosy nabłyszcza. One faktycznie są widocznie nabłyszczone, ładnie się układają. Odżywka zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego i jest ultra wydajna, wystarczy jej naprawdę niewiele. Ja używam jej regularnie raz, czasami dwa razy w tygodniu i to mi się fajnie sprawdza, włosy się nie przesuszają, ale mamy w składzie alkohol, więc moim zdaniem tego typu odżywki używane zbyt często niestety mogą trochę te włosy przesuszyć, także jak mówiłam, są to odżywki bankietowe, SOS, raz na jakiś czas, żeby zrobić na włosach efekt wow. Używałam podobnej odżywki z L'Oreala, z marki Neboa, ale wydaje mi się, że cenowo ta wychodzi najlepiej. Mamy tutaj 200 ml. Jeśli chodzi o zapach, to jest on przyjemny. Czuć ananasa, ale jest to taki lekko alkoholowy ananas. Także co do zapachu, kwestia gustu. Jeśli chodzi o działanie, faktycznie je widać. Także ja na pewno będę do tej odżywki wracać. Dalej dwa produkty pielęgnacyjne do ust. Mam tutaj peeling oraz serum. Zaczniemy sobie od peelingu. Jest to Lovely Crunchy Lip Scrub. Peeling jest cukrowy, ma przesłodkie opakowanie w kształcie miodu, tutaj w środku mamy szpatułkę, obłędnie pachnie budyniem i co najważniejsze, naprawdę świetnie działa. Ma konsystencję dosyć gęstą, ale przy tym taką lekko olejkową, otulającą. Także nie dość, że fajnie usta peelinguje, to jeszcze dodatkowo je otula, lekko je zmiękcza. Naprawdę świetny peeling, serdecznie Wam go polecam. Drugi produkt do ust zdecydowanie wart polecenia to Tripeptide Plumping Lip Balm od marki The Ink List. Jest to balsam o takiej dosyć gęstej, zbitej konsystencji, który przepięknie usta otula, nawilża, odżywia, powoduje, że te usta są takie troszkę jakby napowietrzone, napełnione. Daje on na ustach bardzo podobne efekty, podobne odczucia, jak daje na twarzy krem z Glow Recipe, czyli właśnie ta skóra jest taka troszkę napompowana. Naprawdę świetny produkt, bardzo fajnie się na ustach utrzymuje. Także jakby co, gorąco polecam. Moje usta w tym momencie są w super stanie, są zregenerowane, nie mam suchych skórek, więc na pewno będę dalej tego produktu używać. Przejdziemy sobie teraz do kategorii makijaż. Zacznę od gąbeczki. Jest to moim zdaniem najbardziej miękka gąbeczka dostępna w Rossmanie. Gąbeczka od marki AA. Naprawdę świetna, niskoporowata, więc nie łapie dużo produktu. Przepięknie blenduje podkład, korektor czy jakieś tam produkty do twarzy. Naprawdę rewelacja, nie kosztuje dużo.
Także jeśli chodzi o drogeryjne gąbeczki, mój numer jeden. Pozostając na chwilę przy marce AA, mam Wam do polecenia świetny prasowany bronzer. On ma naprawdę bardzo unikatową formułę, bo jest ultra miękki, taki wręcz kremowo-pudrowy. Bez problemu się na skórze blenduje, można stworzyć delikatniejszy efekt, można ten bronzer zbudować. Ja mam wersję 01 Soft Bronze i jak dla mnie ten odcień jest idealny. Także na ten moment jest to mój ulubiony bronzer pudrowy, najczęściej właśnie po niego sięgam. Teraz przejdziemy sobie do tuszu do rzęs. Nie spodziewałam się, że znajdę lepszy tusz od L'Oreal Telescopic Lift. Myślałam, że to jest najbardziej wydłużający tusz ever, ale okazało się, że jest jeszcze lepszy. Co prawda jest droższy, bo mamy tutaj markę Fenty Beauty, ale powiem Wam, że to, co ten tusz robi z rzęsami, to przechodzi ludzkie pojęcie. Jak otworzyłam ten tusz po raz pierwszy i zobaczyłam szczoteczkę, to nie spodziewałam się efektu wow, bo ta szczoteczka jest bardzo klasyczna, bardzo prosta, ale jak pierwszy raz przejechałam tym tuszem po rzęsach, no to naprawdę mnie to zaskoczyło, bo te rzęsy były niesamowicie wyciągnięte, wydłużone, mam wrażenie, że też lekko podkręcone. No był to efekt, jaki ja uwielbiam. Na opakowaniu mamy informację, że ma być to volumizing mascara, czyli mascara pogrubiająca. Z tym pogrubieniem bywa różnie. Da się co prawda ten tusz zbudować, ale jeżeli dokładam drugą, trzecią warstwę, to muszę uważać, bo ten tusz zaczyna lekko rzęsy sklejać. Także moim zdaniem jest to bardziej tusz podkręcający, bardzo mocno wydłużający. Ja taki efekt uwielbiam, także ten tusz Wam serdecznie polecam. Telescopic Lift również bardzo lubię, ale moim zdaniem tusz od Fenty Beauty jest jeszcze lepszy. Przejdziemy sobie teraz do czterech ostatnich ulubieńców. Są to kosmetyki Eveline Cosmetics. Jak dla mnie są naprawdę rewelacyjne. Nie mogłam wybrać jednego czy dwóch, bo wszystkie cztery świetnie mi się sprawdziły. Zaczniemy sobie od bazy Better Than Perfect. Ma być to baza ultra wygładzająca. Na mojej skórze faktycznie takie efekty daje. Ta baza formułą, kolorem, jak i wykończeniem, czyli takim delikatnie matowym efektem na skórze, bardzo mocno przypomina mi bazę z Benefitu The Professional. U mnie te pory faktycznie są mniej widoczne, faktycznie jest to tak fajnie wygładzone. Także ja tą bazę bardzo lubię, przedłuża ona trwałość makijażu. Jeżeli szukacie fajnej bazy z drogerii, to ja ją serdecznie polecam. Kolejne trzy produkty to kolekcja Choco Glamour i zaczniemy sobie od cienia, którym wzbudził sporo kontrowersji. Mamy dwa obozy. Jedni mówią, że jest to zamiennik Bobbi Brown Moonstone, inni mówią, że nie jest to zamiennik. Powiem Wam, że mnie to za bardzo nie interesuje. Dla mnie ten cień sam w sobie jest wyjątkowy. On nie musi być zamiennikiem, żeby był wyjątkowy. Moim zdaniem jest przepiękny, ma on szampańsko-złotą bazę i na tym mnóstwo mieniących się srebrnych drobinek. Jest to fajnie wyważone kolorystycznie, bo przez to, że mamy troszkę ciemniejszą i cieplejszą bazę, to te chłodniejsze drobinki się bardziej wybijają. Moim zdaniem jest to świetny cień, cień biżuteryjny, nałożymy go w większej ilości, osiągniemy mocniejszy glow, nałożymy go delikatnie, wklepiemy palcem i osiągniemy efekt iskierek. Słyszałam opinię, że wygląda on tanio, wygląda tandetnie. Dla mnie on tak nie wygląda, ja Wam go serdecznie polecam, jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Kolejny produkt z serii Choco Glamour to cień w kremie, jest to odcień matowy, dokładnie mamy tutaj kolorek 05. Daje 100% efekt matu, jest to przepiękny, głęboki czekoladowy brąz, produkt jest mega napigmentowany. Jest on zastygający, ale nie zastyga zbyt szybko, przez co mamy czas, żeby z nim popracować. Jest mega trwały, nie zbiera się w załamaniach, nic się z nim nie dzieje cały dzień, także rewelacja. Ostatni produkt w tych ulubieńcach to również kosmetyk Eveline Choco Glamour. Jest to kremowy bronzer, ja mam wersję 01. Jest to bronzer bardzo kremowy, chyba nigdy nie spotkałam się z aż tak kremowym produktem do kremowego konturowania. Jest on wręcz musowy, mega napigmentowany, więc trzeba uważać z ilością. Ale efekt na skórze jest genialny. Naprawdę wygląda to bardzo miękko, bardzo naturalnie. Możemy zrobić delikatne konturowanie, możemy wzmacniać efekt. Naprawdę świetny produkt. Może on nie wygląda na duży, ale w tej tubce jest aż 20 gramów kosmetyku. Także jak dla mnie naprawdę rewelacja. Co prawda ta jedynka jest dosyć ciepła, ale jest też 02, która jest chłodniejsza. Jakiś czas temu skończył mi się mój ulubiony bronzer drogeryjny Inglot i komunikatywnie i od tamtej pory sięgam albo po Eveline, albo po produkt Paese i Krzyszkowska. Także obydwa kosmetyki Wam gorąco polecam. Jeśli chodzi o ten film, o ulubieńców października, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy znacie moich ulubieńców, czy znacie produkty, które Wam dzisiaj pokazałam, a jeżeli tak, to napiszcie, jak one Wam się sprawdziły i co na ich temat sądzicie.
Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!